Dzień dobry Państwu. Mamy kolejny lockdown, który dotyka wiele branż. Chyba jedną z najbardziej dotkniętych branż jest branża restauratorska i hotelarska. Naszym dzisiejszym gościem jest Bartłomiej Cebula, który prowadzi biznes rodzinny. Właśnie w tym temacie będziemy rozmawiać. Jak wygląda na chwilę obecną sytuacja, co to dla Was znaczy ten kolejny lockdown? Zamknięte restauracje, obłożenie w hotelach też raczej marne. No na dzisiaj sytuacja jest taka, że restauracje mają możliwość działania tylko w systemie wynosowym, czyli przygotowywania posiłków na wynos, a hotele mogą przyjmować tylko i wyłącznie gości w podróżach służbowych. Czy możecie im serwować śniadania? Czy goście normalnie są obsługiwani w restauracjach przyhotelowych, czy nie? My tak naprawdę do końca nic nie wiemy, dlatego że ani nie ma dokładnego rozporządzenia, co to znaczy podróż służbowa. Kto może w takiej podróży uczestniczyć? Czy jeżeli mąż jest wysłany na tygodniowy wyjazd służbowy, to czy może ze sobą zabrać żonę swoją? Nie wiemy, czy może... Zakazu śniadaniowego nie ma na razie żadnego, tak? Ale też nie mamy, mówię, cały czas nie mamy żadnych rozporządzeń, cały czas nie wiadomo do końca, jak to działa. Wiceminister zdrowia... Jest wszystko po omacku. No to jak u nas zazwyczaj, prawda? Na ostatnią chwilę po omacku powprowadzane rzeczy, także nie wiem. My wydajemy śniadania, normalnie jest sala śniadaniowa, na której te śniadania oczywiście w tym reżimie czystości maseczkowym, dezynfekcji jakby działamy, no ale to wydajemy. Jesteście restauracją, która serwuje bardzo dużo wykwintnych dań i z tymi daniami raczej jest problem, żeby serwować je na wynos. Czy w związku z tym musicie ograniczyć menu, czy wszystko serwujecie na wynos? Jak ta sprzedaż wynosowa się sprawdza? Znaczy myśmy w ogóle zatrzymali, tak jak dzisiaj rozmawiamy, to wczoraj był ostatni dzień, kiedy myśmy robili te wynosy, bo jeszcze cały czas przy tym niezamknięciu tych restauracji, tam była taka furtka, tak to nazwijmy, albo znowu błędy w tworzeniu różnych rozporządzeń przez nasz rząd, że goście hotelowi mogli korzystać z restauracji. Jakby ten ruch hotelowy, chociaż on bardzo mocno zmalał, to jeszcze cały czas był. W związku z powyższym myśmy się troszeczkę opierali na tych gościach, którzy spali u nas w hotelu, w restauracji, no i troszeczkę tych wynosów robili. No, u nas jest to trochę taka dość skomplikowana sytuacja, bo mamy dużą kuchnię, dość dużo sprzętów, duże centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne i tak dalej. Więc te koszty dookoła, które powstają przy tworzeniu tych wynosów, one jakby nie ma sensu dla nas prowadzenia tego teraz, szczególnie kiedy te hotele już prawie całkowicie poumierały przy tych podróżach służbowych. Więc troszeczkę łatwiej chyba jest tym firmom, które od początku gdzieś nastawiały się na to, że mają formę dowozową i to wszystko troszeczkę się inaczej buduje wtedy i kuchennie, i pracowniczo, i tak dalej. No. Są takie restauracje, jeszcze powiem tylko, że na przykład mamy tutaj w Opolu taką firmę, która prowadzi 3 restauracje, no to zamknęła teraz wszystkie 3 restauracje i tylko jedna restauracja robi dowóz, jakby połączyli tam z każdej restauracji po 3 różne, czy po 2 dania różne wzięli, no i tworzą. Także jakby to też pokazuje, że przy tych dużych restauracjach, tak, no, a przy tych dużych restauracjach utrzymywanie jednego to czegoś dużego jakby no, przy tych wynosach. Koszty przewyższają jakby możliwości zarobkowania. No ale to przede wszystkim chyba troszeczkę serce boli, bo siedzimy w pustej restauracji śniadaniowej. Restauracja piętro niżej świeci pustkami. To biznes rodzinny. Jak oceniasz sytuację właśnie taką restauratorską, waszą sytuację? Ile to może potrwać jeszcze, żebyście wytrzymali, żebyście przeżyli? Bo dla wielu mniejszych restauracji czy mniejszych pensjonatów to raczej grozi plajtą. Znaczy to jest tak, że my jesteśmy taką dość
ugruntowaną restauracją, 20 lat pracy i gdzieś tam trochę tych oszczędności jest. Więc wiadomo, że damy radę. To ja cały czas mówię, że problemami są te firmy, które są świeże, które są małymi firmkami, które małymi restauracyjkami na przykład, tak? Gdzie pracowała, nie wiem, matka z córką na przykład, no i oni tam się z tego utrzymywali i nagle, no i nagle nie ma tych warunków na utrzymanie, a ta pomoc, no jaka jest, to jest. No, no właśnie, jest jakaś pomoc? No, jakaś pomoc jest. No, Ale dostaliście fizycznie jakieś pieniądze? Tak, myśmy się wsparli programem z PFR-u. Dobrze mówię, PFR-u. Tą subwencją. Teraz czekamy. No to jest wszystko tak na takich wariackich papierach. No my czekamy. Ja już nie mówię o stylu zamykania i informowania restauratorów, hotelarzy, że następnego dnia już firmy nie działają. To samo zresztą stało się też z zamknięciem tych cmentarzy. No i to, i my do tej pory, chociaż dwa tygodnie temu, czy to już trzeci dzień mija, kiedy pan premier powiedział, że gastronomię ograniczają, to powiedział wtedy podczas konferencji, że w ciągu najbliższych godzin lub też najbliższych dni będzie już jakby wiadomo, jaka pomoc będzie. No, my do tej pory gramy na słowach tylko, tak? I wiemy, że ma być to, że ma być to, że ma być to. Natomiast jakie warunki uzyskania rzeczy, jakie warunki, na przykład jest zamrożenie składek ZUS-owskich na listopad, prawda? Dla wybranych branż, które oni sobie tam powybierali. I teraz, żeby to uzyskać, to trzeba wykazać stratę 40% w porównaniu do zeszłego roku, do października lub też do listopada. A co z firmami, które się otworzyły w styczniu tego roku? Nie wiadomo w ogóle, tak? To jest takie, ja mówię, no Sejm sobie przełożył najbliższe spotkanie swoje na chyba 18 listopada, więc do tej pory dalej nie będzie wiadomo, o co chodzi. To jest kompletny bajzel, no, kompletny bajzel. Ale... A pomoc, rzeczywiście tam przy tym pierwszym lockdownie rzeczywiście ta pomoc jakaś się pojawiła, ale to wszystko było późno, to wszystko po prostu nie tak wyglądało. No. Ja wiem, mam znajomych, którzy w Niemczech prowadzą lokale i wiem, jak tam to wyglądało, jaka była ekspresowa sytuacja z uchwalaniem wszystkiego, żeby tym ludziom pomagać. U nas tego nie ma i to nie dotyczy się tylko naszej branży, bo uważam, że są branże, które są o wiele bardziej dotknięte, ale wielu branży, które... No brzydko mówiąc, dostałem po dupie teraz w tym całym okresie, prawda? Śluby, komunie, czy przed nami Sylwester, który myślisz, że się odbędzie? Nie uważam. Ja myślę, że my się otworzymy, nie dlatego, że my postanowimy, tylko że rząd tak postanowi, że nie, że my się otworzymy dopiero po, gastronomia się otworzy dopiero po nowym roku. Ogromne straty, no, trzeba pamiętać też, że ten okres cały listopadowy i grudniowy to dla gastronomii są takie żniwa, ponieważ odbywają się wszystkie wigilie firmowe, odbywały się wszystkie wigilie firmowe, właśnie, dużo spotkań i tak dalej, no to wszystko odpada, więc ten etap taki, gdzie można było się troszeczkę odbić po tych 3 miesiącach zamknięcia przy tym pierwszym lockdownie, no on przepadł. No czyli właściwie jak oceniasz całą sytuację u siebie w hotelu i w restauracji? Jest to trudna sytuacja, z której będziecie w stanie wyjść w miarę szybko, odbić się, czy jednak będzie to trwało i rozkładało się na lata, żeby znowu odrobić te straty? Nie no, same straty są bardzo duże. No, Samo to zamknięcie, ja mówię, to prawie 3-miesięczne pierwsze i teraz, no to ja myślę, że każda firma z naszej branży, która sobie zrobi takie porównanie obrotów rok do roku,
no to tu są liczby po prostu porażające. A z tym odrobieniem tych strat to jest trochę tak, ciężko powiedzieć. No to jest tak, jak przez te wakacyjne miesiące były regiony, w tym nasze miasto też, które bardzo dużo zyskało na ruchu turystycznym, myśmy zauważyli, ponieważ Polacy nie wyjeżdżali za granicę, a to jest też następna branża, która uważam o wiele bardziej branża turystyczna. Jest poszkodowana przez całą tą światową sytuację. Natomiast przez te miesiące ruch się zrobił bardzo ładny i myśmy mieli bardzo ładny ruch w hotelu i bardzo ładny ruch w restauracji, bo ludzie jeździli. Natomiast znowuż w Krakowie takim, który opierał się na turyście zagranicznym. To są branże, które się zazębiają tak naprawdę, turystyka, hotelarstwo. Tak, no właśnie, ale tu już w tym dużym mieście, opartym głównie na turyście zagranicznym, no wiemy, że restauracje miały dalej bardzo duże straty w porównaniu do roku wcześniejszego, więc to odrabianie może różnie wyglądać w różnych regionach. Jest uzależnione od tego, kiedy firmy zaczną pracować normalnie, kiedy zaczną się delegacje firmowe, kiedy spotkania firmowe się zaczną. A tego nie wiemy, no ale wiemy na pewno, czy dokonywałeś jakieś zwolnień tutaj u was w firmie. Tak, myśmy zmniejszyli, znaczy to głównie dotyczy restauracji, w której po otwarciu ponownym, po tym pierwszym lockdownie, myśmy zmienili troszeczkę godziny pracy, ścięliśmy te godziny. No w związku z powyższym też musieliśmy pomniejszyć troszeczkę kadrę pracowniczą. I także mieliśmy zwolnienia, no to jakby są rzeczy wymuszone też tym, no żeby jakoś trwać i przetrwać. No, ja wiem, że wszystko było ładnie, żeby trzymać duże załogi wszędzie, no ale też firmy i my też musimy się patrzeć na to, jak to wszystko wygląda całościowo. No więc tych zwolnień było, no ale to ja mówię, to fala tych zwolnień, dopóki nie będzie wiadomo, to jeszcze jest bardzo mocno nieodkryta, bo trzeba pamiętać też o tym, też na przykład wiemy, że teraz jest pomysł na to, żeby te środki z PFR-u oddawać, że one mają być umorzone, jak się spełni jakieś warunki, znowuż nie wiemy, jakie warunki będą. Natomiast jeżeli na przykład tego nie ruszą, to nagle jak firmy w przyszłym roku, w marcu, będą musiały zacząć spłacać te pożyczki, które niekiedy były bardzo duże i raty te miesięczne, bo nie utrzymali zatrudnienia w 100% i tak dalej, tam będzie jakieś małe umorzenie, ale część trzeba będzie spłacać i te raty będą ogromne. Także skutki ekonomiczne, ja myślę, tego roku, to jeszcze będziemy przyszły cały rok odkrywać, jakie były skutki ekonomiczne. A jako restaurator, czego byś sobie życzył i innym restauratorom? Jak najszybszego powrotu do normalności. Nie będę sobie życzył nagle, żeby rząd zachowywał się poważnie, bo to jest chyba już nierealne. Ale no tego, no żeby się udało to w jakiś sposób sensowny opanować wszystko i żebyśmy mogli wrócić do pracy. Ja myślę, że to jest tak samo nie tylko właściciele, ale też pracownicy, nasi pracownicy, to też nie dość, że żyją cały czas w takiej niewiadomej. Myśmy mieli teraz lekkim strachu, myśmy mieli teraz zebranie takie, no i też nasz pracownik, który jest z nami od 21 lat, zadał pytanie, no dobrze, no ale co będzie, bo teraz rozmawiamy o tym miesiącu, co będzie, jak będzie firma zamknięta przez następne 3 miesiące, no to myśmy oczywiście powiedzieli, no że nic się nie dzieje, na razie wszystko utrzymujemy, są pensje i tak dalej. Ale ja nie wiem, no jak to się przeciągnie na następne 6 miesięcy, to nie wiem, czy się nie będziemy zastanawiali nad wyjściem na przykład z tej branży. No to jest bardzo dużo niewiadomych. Ale życzyłbym, żebyśmy jak najszybciej wracali, żeby byli wszyscy szczęśliwi i żeby ludzie mogli wrócić do pracy, a nie siedzieli w domu i się zajadali i tyli. Bo tyjemy lepiej, strasznie. Lepiej się zajadać w towarzystwie, czyli wyjść do restauracji. Na pewno wszystkim nam brakuje tej normalności, więc wspólnie z Bartłomiejem Cebulą życzymy tego Państwu z całego serca. Tak jest. I zamawiajcie na wynosy ze wszystkich możliwych miejsc i ze wszystkich lokali, a potem jak się otworzymy, to chodźcie i wszystkich odwiedzajcie. Przynajmniej na jedno piwo, albo na jedno ciasteczko, albo na jedną kawę, a to na pewno pomoże.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.